Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony Patryk Blonkowski. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę po Kauflandzie. Tak się składa, że filmik, który kiedyś wstawiłem w zakupach w Aldim, cieszył się ogromną popularnością, więc tym razem zrobię filmik, jak robimy zakupy na Kauflandzie. Zapraszam do oglądania. Pierwsze co, to mamy tutaj trochę butelek do zwrotu, do maszyny. Dzisiaj z butelek zebraliśmy 14,93 euro. O taką sumę zostanie pomniejszona kwota naszych zakupów w Kauflandzie. Pierwsze co, bierzemy kwiatki, 2,49 euro za sztukę. Mandarynki, 2 euro za paczkę. Oraz maliny, bierzemy sobie dwie paczuszki, po 1,79 euro za paczkę. Nektarynki, 2,29 za kilogram. Bierzemy również jedną paczkę. Badany. Niecałe 1,30 euro za kilogram. Banany po zważeniu 1,58 euro. Za, tutaj mamy 6 bananów za taki pęczek. Winogrona 1,29 euro po 500 gram pakowane. Bierzemy jedną paczkę. Teraz kolej na ziemniaki. Mamy 2,5 kg po 3,50. 2,5 kg po 3,50. I kolejne 2,5 kg po 2 euro w promocji. No to bierzemy sobie paczkę tych za 2 euro. Pomidorki, tak się składa, że mamy czerwoną etykietkę, czyli są w promocji. 1,50 euro za kilogram. Także ja za dwie sztuki zapłacę 44 centy. Włoszczyzna, dzisiaj akurat nie potrzebujemy, bo wam pokażę, ile to kosztuje. Dzisiaj 1,50 euro za pęczek włoszczyzny. Bierzemy sobie również kilka przypraw. Dzisiaj są wszystkie promocje po 44 centy. Także bierzemy sobie ziemniaczki z pieca z mięsem, Käse lasagne Schinken, czyli lasagne z szynką i serem, oraz sos do spaghetti Napoli. Sałata trzykolorowa kosztuje 1,29 euro za paczkę. Zwykła sałata, główka sałaty kosztuje 1,19 euro za paczkę. Dzisiaj akurat nie potrzebujemy, to nie biorę, ale nagrałem, żeby pokazać wam, ile to kosztuje. Ostatnio przerzuciłem się z jedzenia płatków na jedzenie chleba i tak się składa, że jem chleb ten ciemny i tutaj ten 500 gram mi wystarczy. W Kauflandzie kosztuje on prawie 1,70 euro za paczkę, za 500 gram. No to również sobie taki bierzemy. Ale mamy szczęście. Sosy, które lubimy, dzisiaj również są w promocji. Z tego co widzę, to dzisiaj dużo będzie promocji w Kauflandzie. Także tak, te sosy są bardzo smaczne. To weźmiemy sobie na pewno cykiniowy. O, chyba firma zmieniła etykietkę, bo cukinia była z nazwą normalnie cukinia, ale teraz jest bez tej nazwy. Teraz sobie bierzemy, bo ten akurat kosztuje drogo, bo 4,19. Weźmiemy sobie jeden taki, jeden bolognese, jeden basiliko i jakiś tutaj jeszcze może pomidorowy. Karon, 1,89 euro za paczkę 500 gram. No to sobie biorę dwie paczki, dwa rodzaje. Tutaj fusilli może być oraz farfalle. Bułki do piekarnika, pakowane po 6 sztuk, 2,39 euro za paczkę. No to biorę sobie dwie paczki. Powiem wam jeszcze, że a propos bułek, kiedyś na przykład brałem po 4 paczki, tylko że zanim dochodziłem do momentu, kiedy już jadłem tą czwartą paczkę, to już nieraz tam się zdarzyło. Otwieram paczkę i bułki były już w środku zepsute. Już na nie pleśń wchodziła. Także nie wiem czemu. Wydawało mi się, że paczka jest zamknięta. Nie wiem czemu, nie potrafię tego wytłumaczyć. Teraz staram się kupować mniej, a po prostu kupować te bułki częściej. Także no, możecie sobie wziąć takie coś pod uwagę, żeby na takie rzeczy uważać. Widać tu coś smacznego. Pierniczki w kształcie serduszek. 2 euro za paczkę. Bierzemy jedną paczkę. Jajka. Jajek dzisiaj nie potrzebujemy, ale gdybyśmy brali, to byśmy brali właśnie te o rozmiarze M. M jak mama. 2,30 euro za paczuszkę. Bagietki do piekarnika, 1 euro za paczkę.
No to wezmę sobie te dwie paczki. Jogurciki w tubce. Bierzemy sobie dwie sztuki po 79 centów za sztukę. Do tego dobieramy sobie jedną paczuszkę, czyli cztery małe jogurty. Jogurt Pudding Duet po 1,20 € za taki czteropaczek. Mleko, 1,5% tłuszczu, bez laktozy. 1,30 € za kartonik. Biorę sobie cztery kartoniki. Śmietanka, 30% tłuszczu, 89 centów. Margaryna do smarowania chlebka, 1,59 € za sztukę. No to wezmę sobie jedną sztukę. Ser 400 gram po 3 €, również sobie biorę jedną sztukę. Coś takiego jak kopytka, 500 gram pakowane, 1,59 € za sztukę. Bierzemy sobie również ser na spróbowanie, 1,40 € za paczuszkę. Stoję właśnie przed ścianą czekolad Milky. Są tu najróżniejsze smaki po 79 centów. Weźmiemy sobie dwie tabliczki. Sałatka do obiadu, 1,70 € w promocji. Promocja z 1,80 €, 400 gram. Biorę sobie jedno pudełeczko do obiadu. Kurczak 1 kg, oczywiście piersi z kurczaka, 9,80 €, niecałe 10 €. Bierzemy sobie jedną paczkę. Parówki Berlingi, jedna paczka, 250 gram. Tam jest dosłownie kilka sztuk. 2,50 € za paczuszkę. Plastry kiełbaski na kanapkę. Mamy tutaj różne rodzaje. Po 1,30 € i po 1 €. No to wezmę sobie jedną paczkę. Trafiliśmy teraz na dział z polskimi produktami. Postanowiliśmy, że bierzemy sobie batonika Pawełek. Dwie sztuki. Mamy tutaj po 80 centów. Tympark, dwa smaki, po 1,80 € za kartonik, za 1 litr. No to bierzemy sobie dwa kartoniki. Worki na śmieci z funkcją wiązania, 50 litrów, 20 sztuk, za 65 centów. Papier toaletowy, trzywarstwowy, 10 rolek po 200 listków, 4,05 €. Bierzemy sobie jedną paczkę. Podróbka Pringlesów, biorę sobie na pospakowanie o smaku papryki. 1,50 € za paczkę. Chipsy, takie duszki keczupowe. One są z Kauflanda, takie typowo kauflandowskie. To nie jest żadna tam supermarka, tylko Kauflanda. 1 € za paczkę. Bierzemy, ponieważ je lubimy, to biorę sobie dwie paczki. Powiem wam, że chętnie wziąłbym sobie pistacje, ponieważ bardzo je lubię. Ale niestety nie są w promocji, więc sobie dzisiaj odpuszczę. Poczekam na odpowiedni moment, kiedy będą w promocji. Na dzień dzisiejszy kosztują 3,80 € za 150 gram. Picie do pracy. Biorę sobie smak pomarańczowy. Są różne smaki. Na przykład jest jakiś tam multivitamina. Z tego co widzę, owocowy, nieowocowy, jabłkowy. 1,79 € za butelkę. Napój w puszce o smaku pomarańczy. 0,09 € za puszkę. Bierzemy sobie jedno na posmakowanie. Napój niegazowany o smaku pomarańczowym. Bierzemy sobie jedną butelkę. 1,70 € za butelkę. Pomarańczowy napój gazowany. Bierzemy jedną butelkę. 1,35 € za butelkę. Cola 2 litry. 1,89 € za butelkę. Jest godzina 11:15. Akurat tak się składa, że dzisiaj nie ma zbyt dużego ruchu w Kauflandzie. Czasami było tak, że od tych kas staliśmy jeszcze powiedzmy z 7 metrów do tyłu, bo takie kolejki były i to na kilku kasach. Mamy tutaj trzy torby z zakupami plus jeden kartonik od mleka, został w samochodzie. Wziąłem zakupy w kartoniku od mleka, chociaż tam nie było całego kartonika od mleka, ale żeby było łatwiej transportować, dlatego wzięliśmy kartonik od mleka. Za wszystko zapłaciliśmy 84,06 €. Byłoby więcej, ale tak jak wcześniej wspominałem, mamy minus 14,93 € za puszki i butelki, które oddaliśmy na początku zakupów. Także w sumie 84 € plus prawie 15 to mamy około 100 €. Także całe zakupy, tak normalnie by wyszły około 100 €. Do tego
Do tego nie wszystko kupiliśmy, ponieważ niektóre produkty mieliśmy już w domu. Także można by tak doliczyć do tego jakieś 10-20 euro. Do tego były również promocje, więc zakupy w Kauflandzie by wynosiły około 120 euro. Jeśli dotrwałeś do końca, to dziękuję Ci albo Wam za obejrzenie tego odcinka. Subskrypcje, komentarze, lajki w górę, mile widziane. Możecie się spodziewać kolejnych filmików w tym temacie. Zamierzam jeszcze sprawdzić inne sklepy, jak to wychodzi cenowo tutaj w Niemczech z zakupami. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się, życzę miłego weekendu i do zobaczyska.